Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Mass Effecta, gdzie jedziemy uratować naszą kobietkę. Tam mam anomalię, może tam najpierw skoczymy. Pod szczątki nie podjeżdżałem, bo i tak nie możemy ich zdobyć, ale na przykład na anomalię możemy, tak myślę. Siupa. Duży wiatr jest tutaj. Zagrożenie na pierwszym poziomie. Ciekawe jakie. Nie przeczytałem dokładnie, ale jest. O, jest nawet ruda do zdobycia. Tych nie możemy kontenerów ruszyć. Kapsuła Arsarii. Nie jest jasno napisane, kto mieszkał, ale miejsce wygląda na opuszczone dawno temu pojemnik. W namiocie zawierał m.in. jedno z pisma matki. Super. Pewnie jakby się pojeździli po planecie, to znaleźlibyśmy więcej części, raczej wszystkich tych ród i w ogóle. Oj. Duże złoża toru, jak miło. Teraz polecimy sobie do fortecy, której nawet nie widać z aktualnego punktu. Czemu ja dotyłem? Dawaj, piękny łazik. Tak jeżdżę delikatnie, okrężnie, szukając tych ród, jeżeli jeszcze jakieś się mogą pojawić. Dobra, tam są już przeciwnicy. Dobra, panowie, gińcie mi tutaj. Dobra, jest wejście do fortecy. Dobra, wchodzimy do środka, do budynku. Cicho tutaj jest tak na razie. Ja pierdzielę, chyba kroganie shotguna. Można iść. Jezu, ale akcji tutaj jest. Jest chyba jednak za głośno troszeczkę ten dźwięk, kurde, ale nie mogę go O, teraz idealnie.
Dobra, panie, użyjcie obydwoje. Dobra. Dobra, nie widzę przeciwników. Jest kolejny poziom. Ciekawe, czy wszystkie poziomy dadzą nam wszystkie umiejętności. Dobra, leżysz, panie. Gdzieś tu jeszcze jest jakiś przeciwnik. Nie wiem, jak granaty się rzucały. Dobra, panie, nie wchodź mi w celownik. Dobra, czy jeszcze są te skrzynki? Nie wiem, gdzie on jest. Poszedł gdzieś tam. Trafię go w końcu? Nie wiem. Cysterna. Mamy zestaw ulepszeń. Wezmę go od razu. Dobra, jest na górze. Poszedł na górę. Dobra, jest czysto, chłopaki. Tu nic nie ma. Mamy level w ogóle. Mnie to cieszy. O! Trochę rzeczy się zebrało. Świetnie, ale my mamy karabiny lepsze szturmowe, może nie lepsze. O, ten jest lepszy. Mściciel 3. Dobra, wymieniliśmy sobie na Mściciela 3. Jezu, jest świetny, myślę. Tak myślę. Mamy umiejętności nowe. Możemy rozdać sobie i oczywiście im. Zrobimy sobie ulepszenie w karabinach snajperskich. Zaawansowana salwa. Teraz tak, damy jeden poziom. Tutaj. I w mówce. Teraz tak, ty pójdziesz w elektronikę, będziesz naszym typem od elektroniki. Zaawansowana barierka. Ty musisz być tankiem, który te strzelbami będzie dobrze strzelał, więc okej, jakoś to ogarniemy. Dobra, szukamy ladies. Deszyfrację. Ja sobie mogę dać deszyfrację lepszą, a ja żebym to kurde złożył bez sensu. Ajaj, a nie mam deszyfracji. Ale ma nasz typek, elektronikę, deszyfrację. No właśnie. No to tego nie odblokujemy, jak nie mamy tej deszyfracji. O, safe, zbyt mały poziom deszyfracji. Szkoda, szkoda. Dobra, ale gdzie jest ta ladies? Tutaj. Bo tutaj nikogo nie ma. A, biuro. Znajdujesz dowody, że Asari, która jest dowódczyną niewolników, jest siostrą Nasany, która jest ważną ambasadorem w Cytadeli. Powinieneś wrócić do prezydium i doprowadzić do konfrakcji z Nasaną Odyssey. Co? Przywódczyni łowca niewolników jest siostra Nasana. Co kurde? Ale się odpierdziela. To nie tak miało być. Dobra, wracamy do łaziki i lecimy chyba rozwiązać tą całą akcję. Właśnie, deszyfrację. Co żeśmy zrobili dla naszego typka? Elektronikę.
Czyli możemy pojechać na tamte szczątki jeszcze zobaczyć, co przy okazji może się uda. O, zestaw medyczny. Prowadź. Okej, można sobie skoczyć na coś. Ej, Rozumiem. to my jeszcze coś mamy tu zrobić? To my tu jeszcze możemy coś zrobić? Nie, to nic nie ma już. Chyba. Czekajcie. Czekajcie, bo teraz już nie wiem. Tak kurde, przebiegłem się, a teraz mi tu pokazuje jeszcze strzałkę. Czy tam nie masz. O, tu są jeszcze jakieś drzwi. Patrzcie, bo mi się nie poka. Tu są jeszcze drzwi. Ua! Dobra. Ale wejdźmy jeszcze na górę, bo chyba czegoś nie zrobiłem tam. Nie, dowiedziałem się wszystkiego. Sprawdziliśmy to. Sejfu nie ogarniemy, czyli nie ma tu nic. Co mi gra tak źle podpowiada? Nie mogę przeskoczyć? Nie, znowu muszę biec. Dobra, to polecimy zobaczyć na. Zobaczyć tam z powrotem. Siostra Dalia nie żyje. Niestety. I wyszło, że ona jest przywódczynią, chociaż ona nie żyje. Cholera wie. Zaraz się pewnie dowiemy. Ale pojedziemy jeszcze chyba do szczątków. Bo tam widzę, że mamy teraz tą ten, to chyba będzie można to sprawdzić. Ja bym mógł tu latać po takich preriach. Świetnym jestem komandorem tej pojazdów. Dobra, podlećmy, zobaczmy, czy możemy coś tu zrobić. Jest! Można to rozmontować. Coraz cięższe ulepszenie. Uhuhu. Tak, teraz już można. To jest fajna sprawa. A zajedźmy jeszcze tutaj, co? Zobaczymy, czy tam może nie ma żadnych surowców. Czyli zmienimy sobie lepiej kontur. Ale tam jest skała. Myślę, że to jest jakaś ruda. Już się przybliżyłem do ekranu. Liczę na jakoś tam trochę na zdobycie jeszcze jakieś rudy, ale chyba nie zdobędę tu nic. Dobra, nasz ten nic tutaj nie wykrywa. Zresztą to jest czerwona strefa zaraz. Dobra, wracamy na Normandię. Trzeba będzie wyjaśnić do końca sprawę tutaj. Mówię troszeczkę spokojnie po prostu, a to jest tam z moich. Jestem po prostu spokojny ostatnio, tak muszę powiedzieć, że jestem na tyle spokojny, że no. Nie za dużo gadam. Jest super. Nie mogę narzekać. Ja wam mówię. Wszystko gitarka. Leć.
Powiem na pewno, że brakuje mi bardzo cukru. Bo teraz właśnie lecę w to, że w ogóle cukru nie piję. Bo moim głównym problemem zawsze było, że piłem właśnie bardzo dużo cukru. Dzień w dzień, litrami mogłem pić bez problemu, było wszystko. A na razie próbuję to totalnie ograniczyć i jak już to piję, to zero. No ale mój organizm, wiadomo, na początku jakoś tak się radził, ale już jest tak osłabiony przez to, że wiecie, muszę się przyzwyczaić do braku tego cukru. Wiadomo, na początku irytujące, jeszcze tam próbuję cokolwiek poruszać się, poćwiczyć jakieś tam kalinistykę, tak to się mówi? Kalinistykę? Coś takiego jeszcze tam próbuję się bawić. No, ale no niestety. No, będzie ciężko, więc będę po prostu myślę. Nie na każdej serii będę miał pełno energii. Będę po prostu bardziej pewnie spokojny na seriach. Trwa dekompresja. Proszę czekać. Całe życie czekam na to. Zapisano, oficer dowodzący na lądzie. Oficer wykonawczy Presley przejmuje mostek. Dzięki. W ogóle mam jakieś lepsze zbroje. Średni pancerz, tarcze fajne, ochronę mam mniejszą przed obrażeniami, chociaż to gówno daje plus 9 przed obrażeniami. Dobra, teraz mam jeszcze... to są lepsze zbroje. Mamy tutaj słabszą tarczę i ochronę przed tym, ale no, to lepiej nie zmieniać. Tu będzie trzeba bardzo się bawić ochroną przed technicznymi. Dobra, muszę to założyć, żeby miał większą obronę. To jest o wiele lepsze. Jesteśmy teraz składem, który się świeci trochę. Muszę mieć teraz lepszą zbroję. Reporterka Kalisa Al-Jilani przeprowadziła wywiad z komandorem Shepardem, pierwszym ludzkim widmem. Niestety nie udało jej się uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania. Wkrótce zaprezentujemy materiał z tego wydarzenia. Dostaliśmy go na wyłączność. Oglądajcie nas dziś koniecznie. No i będą pierdzielić o nas w wiadomościach, no. No nieźle, no nieźle. Właśnie, z początek stycznia, kiedy ja to nagrywam, a pewnie odcinek będzie w lutym. No ale tak, walczę z tym cukrem, mam nadzieję, że nie przepierdzielę tego do lutego ani do niczego. Dobra, lecimy do prezydium. Wiecie, jak to jest, człowiek się planowane są uroczystości upamiętniające rocznicę zakończenia wojen Rakni. Wiele raz rady, zwłaszcza Asari i Salarianie, zorganizują parady na cześć odparcia najazdu. Co ciekawe, także kroganie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystościach. Ma to upamiętnić ich wkład w odniesione zwycięstwa. No, to wracając. Tak. Mam nadzieję, że do tego czasu, kiedy to wszystko będzie, to dalej będę się trzymał tego, co się trzymam. Się nie popsuje. Nic w moim, wiecie, rozumowaniu i trzymaniu tego, co trzymam. Że będę pewnie bardziej... No, nerwowy też powinienem być bardziej, ale spróbuję jak najbardziej się z tym trzymać i być spokojny. Więc o Jezuniu, ciężko jest, ciężko. No, otwieraj te drzwi. Tak, Shepard? Udało się znaleźć moją siostrę? Dalia nie żyje. Sam ją zabiłem. Jeśli nie chcesz skończyć tak samo, to lepiej zacznij mówić. Nie ma powodu, by podnosić głos, komandorze. Na pewno rozumiesz, dlaczego cię okłamałam. Gdyby ludzie dowiedzieli się o mojej siostrze, moja kariera ległaby w gruzach. Cofnęliby mi certyfikat. Albo zawiesili w obowiązkach. Dlatego cię oszukałam. Nie mogłam ryzykować, że mnie zdradzisz. Teraz, gdy Dali już nie ma, problem zniknął. Następnym razem sama po sobie sprzątaj. Przepraszam, nie byłam z tobą szczera. W mojej rodzinie mamy problemy z zaufaniem. Jak widać.
Jako wyraz wdzięczności, zaraz zrobię przelew na twoje konto. Jestem pewna, że kwota cię zadowoli. Kredyt nie rozwiążą problemu. A. Jestem widmem, a nie jakimś tam najemnikiem. Kredyty mogę zdobyć wszędzie. To prawda, ale ja jestem jedyną osobą, która może zdobyć dla ciebie autoryzację niezbędną do zakupu prototypowych modów Asari. Dodam cię do listy uprzywilejowanych klientów naszego producenta. Jestem pewna, że to, co mają do zaoferowania, bardzo cię zainteresuje. Żegnaj, Shepard. Interesy z tobą to czysta przyjemność. Ale 2000 spoko, ale okłamała nas pipa. Okłamała nas w cholerę. Mamy jeszcze dużo miejsc drogi, tych misji jest coraz więcej. Zobaczcie, nam ich przybywa zamiast znikać. Troszeczkę chciałbym chyba... Fajne są te dodatkowe misje. Chcę to robić, na pewno. Ale chciałbym chyba zrobić coś nowego. Polecimy na Feros. Zobaczyć o ataku. No nie tutaj. Ile my już gramy? 8 godzin. Kurde, przecież nie mam tyle odcinków. To pewnie to, że ja przez przypadek gry nie włączyłem i czekałem. Wiecie, ja czasami włączam grę, przerzucam odcinek, gra dalej jest włączona, bo czekam aż odcinek przerzuci z jednego dysku na drugi. I no, w tym sensie właśnie to się wszystko dzieje, jak widać. Jak leci, Garus? Lepiej niż w SOC? Walka ze zbuntowanym widmem. Ogromne wyzwanie i brak zasad, które musiałbym łamać? SOC się chowa. I łabiło się między jest tutaj. Jest jeszcze dla ciebie nadzieja, Turianinie. Fajnie takie, nie? To taki mój ulubiony skład będzie. Ludzie ludźmi, ale ja to jestem, wiecie. Potrzebuję jakichś ciekawych, tropikalnych sojuszników. Podajemy nowe szczegóły dotyczące śledztwa na Eden Prime. Niewykluczone, że Rada cofnęła status widma jednemu ze swoich agentów. Osoba ta pozostaje na wolności. Rzecznik prasowy Rady potwierdził, że podjęto już odpowiednie środki zapobiegawcze. Jesteśmy nimi my. Dobra, będziemy musieli lecieć. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Oddział desantowy, proszę czekać. Czekam. Całe życie czekam. Pewnie z nimi też da się pogadać na statku. Oficer dowodzący na statku. Oficer wykonawczy Presley zostaje zluzowany. Ja muszę spotkać moich typów. Ja polecę zaraz, ale to na następny odcinek polecimy. Teraz jeszcze chcę ludzi naszych znaleźć. Pogadać z nimi. Czy mogę z nimi o czymś ciekawszym pogadać? Coś nowego może im mogą powiedzieć, wiecie. Kaidan. Tam jeszcze są ludzie. Potrzebujesz czegoś, komandorze? Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? To oficjalne pytanie, komandorze? Czy raczej coś, co zostanie między nami? Powiedzmy, że oficjalnie uznaję tę rozmowę za nieoficjalną. Co jest? Szczerze? Z tym wszystkim jest coś nie tak. Saren szuka materiałów dotyczących jakiejś tam wymarłej rasy. A my nie mamy nawet wsparcia Rady? Proszę wybaczyć śmiałość, ale sprawa jest dość oczywista. Po prostu nie chcą tego zauważyć. Rada nie chce uwierzyć, że coś jest nie tak. Można powiedzieć, że to ludzka natura, ale... Rozumiem, ale wydaje mi się, że organ taki jak Rada powinien zdawać sobie sprawę z zagrożeń. Przepraszam za swoje zachowanie. Nie przykładaliśmy wagi do takich spraw podczas szkolenia BWA. Opowiedz mi o tym. Nazwa biotyczna wstrzemięźliwość i aklimatyzacja nie była popularna. Dzieciaki uczestniczące w szkoleniu wolały mówić o obozie mózgowców.
Zaciągnięto brzmi zresztą nieładnie. Zostaliśmy zachęceni, by wziąć udział w procesie oceny naszych zdolności, co miało doprowadzić do głębszego zrozumienia biotyki. W sumie jednak nie narzekam. Przypadkowe narażenie na działanie pierwiastka zero w łonie matki bywa gorsze w skutkach. Znacznie gorsze. Jak widać, tobie się udało. Ile dzieci nie przeżyło? Spośród 100, może z 60 nie odczuło efektów. 30 cierpiało z powodu skutków ubocznych. Małe rzeczy, nowotwory na przykład. Pozostałe 10 wykazało się zdolnościami, które pozwalały na zastosowanie implantów. Efekty ich działania nie zawsze były trwałe, w przeciwieństwie do chorób. Jak dzieciak ma sobie z czymś takim poradzić? Stacja na obrzeżach, kompletne zadupie. Skok Zero to inaczej stacja Gagarina, prawda? Jak tam jest? Tak, to jej oficjalna nazwa. Przez wiele dziesięcioleci była to nasza największa i najdalej wysunięta stacja. Na samej krawędzi Układu Słonecznego. To tam przeprowadzano wszystkie bezsensowne badania nad napędami nadświetlnymi. Zanim zaczęliśmy korzystać z przekaźników masy. To była sterylna platforma badawcza, kiedy tam byłem. Inne dzieci były w podobnej sytuacji, prawda? Przynajmniej nie byłeś tam sam. To prawda. Mieliśmy mały krąg, który zbierał się co noc przed snem. Nie mieliśmy zbyt wiele roboty. Conatix trzymało Skok Zero poza ekstranetem. Oficjalnie chcieli zapobiegać przeciekom. Wszyscy byliście nastolatkami. Na pewno znalazłeś inny sposób na spędzanie czasu. Ja nie jestem z tych, komandorze. Nie podchodzę do tego lekko. Była taka dziewczyna, z którą spędzałem mnóstwo czasu, ale grzecznie. Rania. Pochodziła z Turcji, z bardzo zamożnej rodziny. Była bardzo inteligentna i urocza. Piękna dziewczyna i w dodatku niezadufana w sobie. Spodobałaby ci się. Była dla ciebie kimś wyjątkowym. Była. Może czuła to samo, ale nigdy nic się nie wydarzyło. Trening, wiesz. Wiesz o przypadkach celowego napromieniowania? Nawet jeżeli nikt nic o nich nie wie, nie znaczy to, że nie miały miejsca. Wtedy było inaczej. Nikt nie znał prawdziwego potencjału pierwiastka zero, więc nie było odpowiednich przepisów. Cokolwiek robił Conatix, wzbudzało zachwyt obserwatorów. Nie twierdzę, że wybuch nad naszym osiedlem był efektem celowego działania, ale ci goście z Conatix bardzo szybko zjawili się na miejscu. Skok Zero znajduje się daleko od domu. Jak tam było? Ta brama najlepiej wygląda na widach. To moje doświadczenia, komandorze. Proszę się nie przejmować. To ogromna galaktyka, poruczniku. Kto wie, co może nam się przydać. Skoro tak mówicie... Zresztą to już przeszłość. Okej. Lecimy dalej, pogadamy może z kimś jeszcze. Kapsuła sypialni. Może jeszcze z nimi pogadać, tymi, co się da. Doktor Hawkins. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Jak trafiłaś na służbę na statku Przymierza? Zaciągnęłam się zaraz po ukończeniu Akademii Medycznej. Ziemia zawsze wydawała mi się nudna. A, to już gadałem. Ale ludzkość potrzebuje Przymierza. A Muszę już iść. Do widzenia, już, komandorze. A, już są gadałem. To było spokojne. O, liar. Ty bardziej mnie ciekawisz. Nie zdążyłam ci jeszcze podziękować za uratowanie mnie przed getami, komandorze. Po prostu cieszę się, że dotarliśmy tam na czas. Ja też. Zabranie mnie ze sobą było ryzykowne. Widziałam, jak patrzy na mnie twoja załoga. Nie ufają mi. Nie jestem jednak taka jak Benezja. Zrobię co w mojej mocy, żeby pomóc ci powstrzymać Sarena. Obiecuję. Łatwo składać obietnice. Trudniej ich dotrzymać. To nie twoja wina. Mam tylko nadzieję, że z czasem mi zaufasz. Opowiedz mi o sobie, Liaro. O mnie? Nie jestem nikim niezwykłym, komandorze. Większość czasu spędzam w zapomnianych ruinach Protean. Brzmi ponuro. Pewnie czujesz się samotna. Czasami trafiam na drapieżniki albo niewielką bandę najemników lub piratów, lecz zawsze jestem ostrożna. Do czasu, gdy gety ruszyły za mną do Artemis Tau. Wtedy moja biotyka nie wystarczyła. Po raz pierwszy w życiu. A co do samotności... No cóż... To właśnie najbardziej mnie pociągało w tej pracy. Potrzebuję spokoju. Nie lubisz innych istot?
To pewnie dlatego, że jestem córką Benezji. Wszyscy spodziewali się, że pójdę w jej ślady. Chcieli, żebym została przywódczynią naszego ludu. Matki prowadzą nasz lud. Szukają rozwiązań, które pomogą im wybrać najlepsze wyjście. Szukają najlepszej przyszłości dla Asari. Może dlatego mnie zafascynowała przeszłość. To brzmi głupio, kiedy o tym mówię. Zupełnie jakbym zajęła się archeologią na złość Benezji. Na pewno to lubisz. Uwielbiam swoją pracę. Rozwiązywanie starych tajemnic ma dla mnie szczególny urok. Dotknęła cię działająca technika Protean. Dlatego tak mnie fascynujesz, komandorze. Mówisz, jakbyś chciała pokroić mnie w jakimś laboratorium. Co? Nie, nie to miałam na myśli. Nie chciałam cię urazić, Shepard. Chciałam tylko powiedzieć, że był bez ciebie fascynujący obiekt analiz. Na boginie, to brzmi jeszcze gorzej. Spokojnie, tylko żartowałem. To był żart? Jak mogłam tego nie zauważyć? Pewnie teraz myślisz, że jestem głupia. Teraz wiesz, dlaczego wolę spędzać czas w terenie, z dala od innych istot. Zawsze palnę coś głupiego. Proszę, udajmy, że ta rozmowa w ogóle nie miała miejsca. Wiesz, dlaczego Benezja przyłączyła się do Sarena? Nie rozumiem. Zawsze mówiła o potrzebie większego zaangażowania Asari w kształtowanie wydarzeń w galaktyce. Być może sądziła, że sojusz z Sarenem przyniesie nam korzyści. Przynajmniej mam taką nadzieję. Cierpisz z tego powodu, prawda? To nie ma dla mnie żadnego sensu. Nie rozmawiałam z Benezją przez wiele lat, ale znam ją. To nie było w jej stylu. Coś się zmieniło. Chcę dowiedzieć się więcej o Asari. Byłyśmy pierwszym gatunkiem, który odkrył Cytadelę. Odegrałyśmy kluczową rolę w utworzeniu Rady. I zawsze staramy się być głosem pokoju w galaktycznych konfliktach. Mój lud uważa, że wszyscy jesteśmy częścią galaktycznej społeczności. Każdy gatunek ją wzbogaca. Jednak, choć chcemy zrozumieć inne gatunki, niewielu pragnie zrozumieć nas. Galaktyka huczy od plotek dotyczących Asari. Na przykład? Większość błędów wiąże się z naszymi zwyczajami godowymi. Mój gatunek ma jedną płeć. Rozróżnienie na mężczyzn i kobiety nie ma dla nas sensu. Owszem, potrzebujemy partnerów do prokreacji. Jednak drugi rodzic może być dowolnej płci lub gatunku. Nie rozumiem. Możecie się łączyć z każdym? Łączenie się nie jest odpowiednim terminem. Nie w waszym rozumieniu. Do fizycznego kontaktu nie musi w ogóle dochodzić. Nie jest on niezbędnym elementem połączenia. Prawdziwe połączenie odbywa się w duszy. Nasza fizjologia pozwala nam się stapiać z innymi istotami. Możemy dotknąć ich umysłów. Przenikamy pamięć genetyczną ich gatunków. Doświadczamy najbardziej pierwotnych części ich jestestwa. Później przekazujemy te cechy naszym córkom. W ten sposób uczymy się jako gatunek i poszerzamy wiedzę o innych rasach. Co dzieje się z waszym partnerem po zjednoczeniu? Każdy związek jest inny. Czasami połączenia są pojedynczymi spotkaniami. Bywa jednak, że trwają bardzo długo. Asari i jej partner pozostają razem przez dziesiątki lat. Wy, Asari, możecie żyć 1000 lat. Co się dzieje, kiedy wasz partner umiera? Niewiele inteligentnych gatunków żyje równie długo jak my. Mamy dystans do tego typu spraw. Nie skupiamy się na nieuchronnej stracie. Zamiast tego cieszymy się spędzonymi razem chwilami. Nawet po odejściu partnera jego część żyje w nas samych. Połączenie wykracza poza czas i przestrzeń. Wiesz, kogo matka Benezja wybrała na swego partnera? Rzadko mówiła o swojej partnerce. Wiem jednak, że moim ojcem, jeśli można tak powiedzieć, była inna Asari. Benezja nigdy nie wspomniała, jak miała na imię jej partnerka? Połączenie wewnątrz naszego gatunku nie jest już częste. Większość Asari uważa, że to nas osłabia. Córki Asari dziedziczą cechy rasowe gatunków swych ojców. Jeśli oboje z rodziców są Asari, nie ma z tego żadnej korzyści. Taka panuje opinia. Takie jak ja nazywa się czasem czystokrwiste. Mimo, że brzmi to ładnie, wśród mojego ludu to straszna obelga. Możliwe, że partnerka Benezji była zakłopotana połączeniem. Być może za bardzo się wstydziła, żeby publicznie uznać mnie za swoje dziecko. Po co zgodziła się na zjednoczenie, skoro nie chciała mieć dzieci? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Pozostają mi przypuszczenia. Możliwe nawet, że chciała mnie poznać, ale coś stanęło jej na przeszkodzie. Benezja nigdy nie mówiła o swojej partnerce.
Cokolwiek się stało, nie chciała tego rozpamiętywać. Wychowała mnie sama, podobnie jak większość Asari. Nasi partnerzy często umierają, zanim dziecko osiągnie dorosłość. Muszę już iść. Do widzenia, Shepard. Ciekawe w ogóle, nie? Jacy są ci Asari. Asari jako rasa, która się łączy umysłowo i potem to wszystko działa. Jeszcze chcę z innymi pogadać. Ciekawe mikroganie. Myślę, że muszę zejść na dół tutaj windą. Tak, tu są wszyscy. Ale z nimi pogadamy oczywiście w kolejnym odcineczku. Mogę wyjść. Więc do zobaczenia wkrótce. Cześć!